Siemaneczko, z tej strony Noli, witam was w odcineczku, w którym dzisiaj będziemy sobie... O kurde, co ten monitor jest taki... Dzisiaj będziemy sobie grać w walkę z robotem, jest taka oto mapka i ja mam, jak widzicie, 500 biletów, więc zobaczymy, ile skrzynek uda nam się zdobyć. Takich filmów było dużo i ja chciałem taki nagrać, bo nigdy takiego nie nagrałem, a ostatnio była lekka przerwa, bo miałem operację tutaj, mi w brzuchu grzebali tako. No i powiem wam szczerze, że no... Długie przede mną dzisiaj nagrywanie, więc... Fajnie, jakbyś zostawił łapkę w górę, byku, i no i co, i będziemy lecieć, i ten tryb będę sobie grał na spokojnie, myślę, i zagramy sobie tego tryba albo Jesse z tym Star Powerem, który się odbija, bo on jest mega dobry, albo Pam z wieżyczką, która leczy, chyba z tym i z tym, więc nie wiem, to są dwie postacie, które tutaj mam nadzieję grać, albo 8-bita ze Star Powerem tym. No, to są trzy postacie, więc jakby na razie mam... Co ty tak gadasz? Na razie mam 25 gier, więc 7, 14, 27, 8 po 8, 16, 24 po 8 gier pogram różnymi postaciami. Zobaczymy, którymi zdobędę najwięcej pucharków. Także MRSek zrobi licznik i wy będziecie widzieć co jakąś grę, nie? Bo to będzie tak wyglądać. Ja jakby jestem po operacji świeżo, nie mogę tak dużo gadać, więc no, lecimy z tym tematem po prostu. Zobaczymy, ile będziemy mieć skrzynek na samym końcu. Mam jeszcze dużo boosterów, bo podwajacze żetonów mam, proszę was, 4352 czy 3, więc no dobra, lecimy, zobaczymy, co z tym się stanie. A teraz zostawiasz łapkę, 5, 4, 3, 2, 1, ja lecę. W ogóle mamy pierwszą grę. Ja trafiłem chyba na, o nie, na apczącego bóla, bo apczył przez 20 minut, ale już chyba jest git. Powinni mi dać wieżyczkę nabić. Nabić sobie spokojnie i chyba koleś to chce zrobić, dokładnie. Albo on nawczy właśnie, bo nie wiem, o co tutaj chodzi. Patrzcie, oni się jakoś dziwnie zachowują. Ten ból się jakoś bardzo dziwnie zachowuje. Nie wiem, czy to po prostu przez to, że mi daje. No dobra, jako że mamy 25 tych gier, to nie będę wam wszystkiego pokazywał, tylko po jakimś czasie. Więc to zobaczymy może, czy mój rekord się uda pobić. Zaraz nawet nie wiem, jaki jest, zaraz zobaczymy. W ogóle mamy drugą minutę. Ja sobie tak siedzę, ludziska. Jak sobie tak pomyślałem, to skoro mam na 25 gier biletów, tak, bo mam 500 biletów, 500 podzieli na 20 mercek na ekranie teraz, proszę, to 25 chyba z tego co widzę, jeżeli tak to korekt, proszę, proszę, proszę pokazać mercek, że tak jest, no to skoro mamy tutaj 25 gier i każda będzie trwała minimum 5 minut, to 5 razy 25 to jest ponad 2 godziny grania, także no trochę się dzisiaj tutaj posiedzę z tego co widzę, no ale wiadomo, że pewno trafi jakiś team, który będzie taki, że wywalimy się w trzeciej minucie, no ale zobaczymy, teraz tutaj cały czas gramy, ale do trzeciej minuty nie ma żadnego problemu, więc myślę, że trochę posiedzimy. Ej, dobrze nam idzie z tym bossem całkowicie teraz. Ej, no tak szczerze wam powiem, że ten boss na piątej minucie to bardzo easy pad. Dobra, teraz czas na złote, ale ja nawet nie musiałem jeszcze ani razu rzucać drugiego ulta, ty, to jest bardzo dobra gra. Dobra, i chyba będzie koniec pierwszej gry, tak mi się zdaje, tylko ten koleś tak, 5 minut 41 sekund to jest pierwszy wynik. Ciekawe ile za to dostaniemy, 580, 600, no 1200, całkiem spoko, i to jeszcze poziom w górę, więc mamy 1200 za pierwszą, fajnie. Więc MRSek zapisuj to, ale zapisz tylko 580, zapisuj tylko o to, tylko to na zapisuj, dobra, więc 580 MRSek, pyk. Największy czas w walce robotami 6 minut 22 sekundy, spróbujemy to dzisiaj pobić. Dobra, lecimy dalej tak to i to będzie druga gra, Jesse. 5.54, trochę zaspałem na samym końcu i nie zdążyłem tureta postawić, ale i tak lepszy wynik. I mamy za to tak 600, także 600 do kolekcji następne, bo tutaj nie liczymy tego, ale 1200. Ale 600 dodajemy i lecimy w kolejną grę. Chyba kolejny rekord się szykuje. Ty, co gra, to idzie coraz lepiej, ty. Na pewno zaraz zapyszyłem teraz i będzie następna szła gorzej. No, zaraz zobaczymy. Ja tu widzę potencjał na rekord, 6 minuta tu jest, to jest najlepsze ewidentnie podejście, 6.22 to jest rekord, pamiętajcie, czy to będzie ta gra? Nie, to nie będzie ta gra. Właśnie wykrakałem, 6.6, no chyba żebyśmy jakoś wybronili ten save, nie, nie ma szans, 6.10, zobaczymy. No braknie, to nie będzie ta gra. Ja nie zdążę rzucić nawet tureta, dawaj, kryję. 6.17, 5 sekund brakło. Ale ciekawe ile dostaniemy w ogóle. 640, wow, ale to no aż się trochę podniosły mi emocje, dobra, lecimy nexta. Panie, to najgorsza próba jest. No, nie polecam tego teamu generalnie. Myślałem, że Frank to dobry pomysł na sam początek. 560, proszę dodać MRSek, lecimy dalej. Mam grę z dwoma awkami, ludziska, patrzcie. To będzie najgorsza próba. Daryl nie wiem co robi, chodzi i strzela w nas safe. Shelly też nie wiem co robi, chodzi i strzela w nas safe. Także prawdopodobnie
To nie będzie jakieś długie podejście i prawdopodobnie mamy tutaj 20 tiketów stracone. Zaraz zobaczymy. Powiedziałem, że to będzie najgorsza próba, patrząc na to, że Avicii na początku 5 minut 24, potem grali, ale no to już było tak 560, dodaje Merceg i lecimy dalej. To, co tu się dzieje, mi się bardzo podoba. Generalnie, jeżeli byśmy mieli jeszcze 8-bita, to moim zdaniem to jest najlepszy team zamiast tego Colta. Ale zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze na razie i że to będzie około 6 minut, no tak jak każda gra zresztą, a że może być ponad 6 nawet. No jednak ten Dream Team nie wyszedł tak dobrze, jak myślałem, chociaż 5.51 nie jest też tak źle. 600 kolejnych? Chyba zawsze zostajemy 600, więc no będziemy starać się dalej. Ostatnia gra Jessie i zobaczymy, co nam przyniesie. A w sumie zobaczmy szybciej. 5.59, ostatnia gra. No i ja, prawie 6 minut. Czyli na Jessie udało nam się tylko raz mieć szóstkę, nie? Więc to słabo jest dosyć, moim zdaniem. Dobra, czas na zmianę postaci i teraz będziemy lecieć sobie Pam, 8 gierek. Więc tutaj macie podsumowanie, jeżeli chodzi o Jessie, a teraz lecimy Pam. Także lecimy 8 gierek Pam. Na razie powiem wam, że gra się Pam pierwszą gierkę całkiem spoko. Zresztą już grałem kiedyś Pam tutaj, więc trochę ogarniam. Ja w ogóle lubię grać tutaj postaciami, które coś stawiają na tym trybie, bo to jest dodatkowe HP dla sejfu. No i leczonko tutaj dużo daje, tak jak damage czy 8-bita, czy tam strzelanie z działka. Jeszcze z Star Powerem Jessie to w ogóle są mocne rzeczy. A tutaj teraz tak akurat, jako że gram z wami, tak strzelam średnio. No dobra, widzimy się za jedną grę. 4.39, no nie wierzę, ty, to będzie najgorzej chyba w historii. Powiem wam tak, jak się nie trafi dobry team, to Pam to jest bardzo ciężko, bo nie zadajemy w ogóle obrażeń, także no. Dobra, zobaczcie podsumowanie z drugiej gry. Gra numer 2, bardzo słabo poszła, więc gra numer 3. Ja chcę nic mówić ludziska, ale tu jest duża szansa na rekord, także dlatego wam tutaj chyba to pokażę, tą rundę akurat do końca już, bo na razie nie trzymamy się tak źle. Chociaż teraz mamy zmasowany atak tutaj ewidentnie. Zawsze ta końcówka jest najgorsza, no właśnie. I tutaj przy 6 minucie zawsze padamy. Teraz pytanie, czy oni to wybronią, pralka dawaj. Nie, za dużo. Nie będzie rekordu, znowu będzie bardzo blisko. 6 minut, ale ten Dream Team, jakbyśmy to lepiej zrobili, jakby oni mieli Star Powery, to byśmy możliwe, że tutaj już mieli rekord. No nic, 6.07 jest dobrze. 6.20, spoko. Kolejne 620, tym razem wytrzymaliby 6 minut i 2 sekundy, więc okej. Okay. Nawet nie skomentuję tego, 4.56, no tragedia totalna. Nie polecam, nie wiem po co ludzie biorą takie postacie jak, nie wiem, BB, jak B. Wszystko co się zaczyna chyba na B, no to na ten tryb jest mega słabe, no naprawdę, tak mi się zdaje. O Jezu, już widzę ten team. To będzie tragedia przecież, ten kruk nic nie będzie robił. Czemu? Jak na Pam gram, to trafiam na jakiś naprawdę, nie wiem, brawlerów, którzy są tacy totalnie średni na ten tryb. Jak gram Jessie, to trafiałem na mega dobrych gości, a tutaj, ja się rozsiadam w fotelu, nawet nie ma sensu tego grać. Na spokojnie sobie poklikam po prostu, tak o. Ale to jest tragedia, ta gra 2 minuty 50 sekund i to nie ja strollowałem. Od początku, jak widziałem tą drużynę, wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na przyniesienie wody. Przedostatnia gra wygląda totalnie. Ja nawet nie wiem co powiedzieć, to jest najgorsza w historii gra. Nie wiem, ja mam, jak gram tą Pam, to mam jakieś, nie wiem, złe przyciąganie, może tak powiem, bo cały czas dostaję jakiś zły team, nie podoba mi się to. Ostatnia gra na Pam, teraz będzie zadymka. Dobra, idziemy farmić ulta, tak to wygląda. Widzicie, moi koledzy są tam, ja muszę tankować 3 strony, bo w ogóle, nie wiem, ludzie biorą Colta na ten tryb i rozwalają nam ściany i widzicie co robi ten El Primo. El Primo, co ty robisz, gościu? Tragedia, co tu się dzieje? Macie ulta, bo widzę, że... O Jezu, jak ja tego ulta rzuciłem, nieważne. Dobra, dobra, ostatnia gra Pamką musi się udać. Ale ja już widzę, że ten El Primo to jest jakiś, nie wiem, bijący w powietrze i nic nie robiący. Patrzcie, co on robi. Dobra, jak na wynik z tym El Primo jestem w 100% zadowolony. 5.44, także ten El Primo w ogóle nie powinien tutaj dostać żadnych punktów za tę grę, moim zdaniem, więc kolejne punkty. I no i podsumowanie, z Pam udało się nam zdobyć tyle, więc plasuje się na tym miejscu. A teraz będziemy grać 8-bitem Wirus, więc ostatnie 8 gier właśnie nim zagramy. Także lecimy 8, zdążymy 8, damy radę 8, więc lecimy ostatnie 8 gier 8-bitem.
Jeszcze gra 8-bitem 5 minut 3 sekundy. Nie najlepiej, nie najgorzej, ale team też nie był jakiś najlepszy, więc okej. Ja pierdzielę, 5 minut i w ogóle idzie na takim luzie, że to jest, ja jestem w szoku na razie. Ale oczywiście jak tak mówię, to zaraz zapeszę, bo idą te złote, wiadomo. A z nimi zawsze jest problem, ale na razie powiem wam szczerze, że no jestem w szoku. Dobra, idziemy na rekord bliska, to może być ta gra, w której pobijemy mój osobisty rekord, chociaż jest bardzo ciężko, na pewno teraz padniemy, tak mi się zdaje. Jeszcze źle postawiłem ten turret, powinien postawić przed, żeby oni w niego bili. Nie ma czasu, 10 sekund, 9, 8, musimy poniszczyć te potwory, to jest bardzo blisko, please, chociaż dobijmy do rekordu, zasłaniam nawet ciałem to. Będzie rekord, 22, jest 23, 8-bitem udało się pobić rekord mój, 6.24, więc nowy rekord o 2 sekundy przedłożony, bardzo dobrze, ale powiem wam szczerze, że Nita ze Star Powerem też jest dobra, tak, ta babka dużo zrobiła, bardzo dużo zrobiła, także no jestem zadowolony, aczkolwiek 640, ale jestem mega zadowolony teraz, dokładnie, zmieniło się 6.24, więc się udało, jest. Dobra, widzę, że to jest team, który się nazywa Hello, przegrywamy tą grę, niestety, jak tamta gra była mega dobra, to ta musi być niestety mega słaba. 4.26 i to jest jeden z gorszych wyników, aczkolwiek tej dwójki na pewno nic nie pobije, którą zrobiliśmy tamtym postaciom. Dobra, kolejna gra. No wiedziałem, że szału nie będzie, no ale no... Nie no, to słabo, bez 5 minut. Jak już zrobiliśmy rekord, to każda gra teraz będzie słaba. Dobra, lecimy dalej. 5.22, ta gra w sumie była tak nudna i tak normalna, że nic się w niej nie działo, dlatego nawet nie pokazywałem. Zawsze w ogóle jak mam Bibi w drużynie, to jakieś słabe wyniki są. Znowu była Bibi, widzicie, 3.44, także nie grajcie tą postacią na tym trybie, jak chcecie sobie dofarmić coś, bo to jest najsłabsze chyba, co można zrobić. Serio, nie polecam totalnie. Rekordu na pewno nie będzie, ale będzie wysoko, będzie 6 minut. I nie wiem, ile szóstek zrobiliśmy podczas tego wyzwania, ale przedostatnia gra to właśnie równe 6 minut, podoba mi się to, więc 600, tak? Czy 620? 620, dokładnie. Więc ostatnia gra teraz, przed wami. No i niestety, chyba koniec naszego wyzwania, tak jest, więc powiem wam szczerze tak. 2 godziny 21 minut tutaj siedzę nagrywając ten film, dokładnie, tyle musiałem siedzieć i grać. Nie wiem jaki był wynik, tutaj się wam pokazuje czołówka, ile wbiłem 8-bitem, Jesse i Pam, to wszystko się teraz sumuje, tyle właśnie wbiłem punktów, no a wygrał w tej klasyfikacji oto no, ta postać, ja nie wiem, wy wiecie. 231 skrzynek, także jeżeli chcecie, żebym otworzył te skrzynki w następnym odcinku i zobaczył, ile Star Powerów nam poleci do postaci, no to zostawcie łapkę w górę, a dzisiaj sobie jeszcze na samym końcu kogoś możemy spróbować ulepszyć i myślę, że ja bym chciał sobie spróbować ulepszyć bardzo mocny Star Power ma Piper, więc Piper to jest kolejna postać na Star Powerze. Zostało nam bardzo mało, także do zobaczenia, trzymajcie się i w następnym odcinku zobaczymy, co z tych skrzynek nam wyleci, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!